Dobra, zobaczmy widza, co wy tutaj macie. Gofer, White 215, SB Mafia, Taco Hemingway, ja i Białas. No spoko, no. Ja sam chyba miałem coś z hotelu Mafia, bo po prostu jak wychodził hotel Mafia, to jeszcze SB Mafia było spoko. Mata, SB Mafia, Tyler, The Creator, I Shall Speed, Quadeca. Kim jest Quadeca? To brzmi jak soundtrack z jakiegoś serialu. Fajne, w sensie ja lubię taką specyficzną muzykę. Snap, Playboy, Carti, Ok, SB Mafia, Fałki. Ja uważam, że Fałki to jest chłop, który rozpił najlepszy album, jaki kiedykolwiek powstał. Znaczy inaczej, to byłby idealny album, gdyby nie Fałki. A mówię, to album jest Aftera, tym z fioletową okładką, którego nazwy nie potrafię przeczytać. Horse Devil Hr. To byłby idealny album, gdyby nie zwrotka Fałkiego w Camel Talk, który w ogóle jeszcze wali N-wordami, tam chciałem zauważyć. Hop, na końcu wali N-wordami. Coś więcej niż twój chłopak, mała to znaczy się pomysł. Mała wejść pomysł. Obok mnie młody Wojtek, popatrz jaki jest ogromny. Zj**ał ten To byłby idealny album. League of Legends? Ulubiony gatunek Drift Funk. League of Legends? Tutaj jest siłowniana muzyka. What the fuck? 72 tysiące minut. 72 tysiące minut i twoim top 1 jest White Widow. Pozostawię to bez komentarza. Playboy Carti, Snot, The Weeknd, Drake i Shafter. 43 tysiące minut. No i to jest spoko. To jest spoko. Zestawionko. SB Mafia, BDOS, White Your Mata, Sentino. Ale k***a zestawienie! Ale zestawienie do k***one. Mata, Triple X, Sobel, SB Mafia, Oki. Muszę dodać, że słuchałem starego Maty, tylko to mnie usprawiedliwia. No, przyjmuję usprawiedliwienie. Whiteor, o k***a. Mamy pierwszego słuchacza szpaka. Ale jaja. Mój ulubiony utwór tego roku to Fart Fest, Fart Sounds, Over 1000 Farts 1 Hour, słuchany 13 razy. Ale to ja nie jestem lepszy, widzowie. Ja rok temu w swoim Spotify Wrapped miałem jeszcze inne, miałem takie kurwa. Czekajcie, ja muszę to znaleźć. Jest! To jest utwór, którego w 2021 miałem przesłuchany najwięcej w ciągu jednego dnia. Ej nie, to nie to! To było to! O, mam! Jest chyba taka na nutka, gdzie były dźwięki bąków, ale nie wiem kurwa, które to było. To? To. Boż, k***a, zajebista muzyka! Oto ja! Suicide Boys, SB Mafia, Tak, Hemingway z Zielakami, Shafter. What? Ale że pierwszy słuchacz z Zielakami? Pogers. Ale i tak najczęściej słuchany utwór przeze mnie w tym roku to był... Czarne Minem. Nie pytajcie, k***a, czemu? Nie wiem czemu. Siad mi Czarne Minem. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest Czarne Minem. Lecz mama wierzyła, że na ludzi wyjdą. Znowu chodzę w k***a. Lepiej nie dawaj mi broni, bo położę palec na spuście i komuś tu kula dogoni, mam w ręku po kilka naboi. O, pierwszy słuchać Juice WRLD'a, White Your Mulciak. Córka mi zmarła na drogi? What the fuck? O, i mamy First Young Multi na pierwszym, a i tak utwór Maty jest ulubiony. Przynajmniej mam nadzieję, Infernusiku, że jak słuchałeś Trójkąta Bermudzkiego, to skipowałeś wstęp. Bo jeżeli ty za każdym razem jeszcze słuchałeś ten wstęp Nitra, to ci współczuję. To ci k***o współczuję. Twój ulubiony wykonawca w tym roku to Filipek. 56 280 minut razem. K***a Filipka słuchać przez 56 tysięcy... Ile to jest godzin? 56 280. 938 godzin? To ja się nie... What the fuck? Damn! Michael Jackson? Holy shit! Michael Jackson? Pogchamp! Ej, k***a, i to się szanuje. Apache? Jestem pozytywnie zaskoczony. O k***a, Olsza Kumpel? White Your Sabaton, Rammstein? Jaki Rostow, po k***a?
smutny. Tutaj rapik, tutaj nagle jeb, Sabaton i Rammstein. Polski hip-hop, tak czy siak, jest twoim ulubionym gatunkiem. Mata ogór... Czym jest ogór Damex? K***a, ciekawie mnie nazwa. Ogór Damex. Co to jest? O, ja wiem. Już wiem. Niech to się mi nie kończy tak jak Lucky Trap. Yeah. Już to jest inny świat. Już wiem. Doja Cat. Interesting. Ja podziwiam Doja Cat. Nie ma jakiejś takiej giga długiej kariery. Ona jest chyba w top 10 najbardziej streamowanych artystów w historii Spotify'a. Niesamowite osiągnięcie, uważam, w tak krótkim czasie tak p***ne cyfry robić. Upa, mać. SB Mafia Sadzilla? Co to? Ty nawet mam polubione coś. Kto? A, już wiem. Sadzilla? Sadzilla, kupa i chuj ci w dupę. Lil Peep, The Weeknd, Post Malone, Drake, Triple X. Przykro mi, że jest ci smutno często, że słuchasz smutnej muzyki. Mam nadzieję, że poczujesz się lepiej. Playboy, Cartier, Japson, SB Mafia, Oki, Angigi. Ej, what the fuck? Chłop głównie słuchał Cartiego, a potem to mu dobrało po prostu jakieś takie losowe rzeczy, których słuchał. Popatrz, mówi mu top genre Polish hip hop, mimo że on najwięcej słuchał Cartiego i k***a utworów z Cholera Red. What the fuck? K***a, pierwszy słuchacz Kiza! Pierwszy słuchacz Kiza. Ja kiedyś dużo słuchałem Kiza, a potem zaczął robić disco polo Twój ulubiony utwór tego rodu Corpse, Hot Demon Bitches, 838 razy? SB Mafia, TWS, Malik Montana, PCP? Się wjeżdża! Up tempo hardcore! Ło k***a. Barel chyba jest siłownianym świrem. Jak słucha TWS-a i jego ulubiony utwór to up tempo hardcore. Sabaton, Powerwolf, Mata, Ghost, Young Multi? Ej, strasznie ja lubię takie rapt, k***a. Patrzysz i ktoś ma taki pojny rozstaw, k***a. Typu Chivas, k***a, Ghostmane. Wiesz, taki k***a rozstaw, nie? Nagle nie wiem, k***a. Baby Metal nagle, nie? I mówisz tak, what the fuck? Queen! Nice! Wyrusuję w chuj. Ja ostatnio miałem taki kurwa dziwny vibe, widzowie. Pojechałem sobie nad jeziorko na spacer i wracałem i słuchałem takiej muzyki. I właśnie też Queen słuchałem. Jechałem, kurwa, wiesz, jedziesz 90 przez las nocą i słuchasz takiej muzyki, kurwa. Kurwa, zajebisty vibe'ik. Nie wiem tylko, kim jest Kowin. Poczekajcie, muszę zweryfikować, kim jest Kowin. On będzie dla mnie wyznacznikiem, czy to jest spoko, czy nie. No, powiem tak, w Wujsewie to KDA cię ratuje, uważam, że to jest spoko. Ale za tym Kowinem może. Dawidera lubię, to jest jako osobę, bardzo w początku jest. Esmian, Feja, Kiza, Wajsior, Mata, Cypis! O k***a, Cypis? What the fuck? Cypis? Ale jaja. Tęsknię po tobie, panu święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Dziś cudem na ojczyzny łono, tymczasem ciemność moją duszę. I co? I potem ci facetka na polskim kazała wyrecytować, a też, że się k***a na winę, normalnie rapik na środku sali?